Cześć, ja nazywam się Sylwia i zapraszam Was na jogę dla początkujących prosto z gorącego Bali. Także widzimy się na macie. Buziaki! Cześć i witajcie w filmiku z serii Joga dla początkujących. Dzisiaj skupimy się na otwarciu ramion i klatki piersiowej. Także usiądźcie ze mną na macie wygodnie. Możecie usiąść na poduszce lub na bloczku. Ręce połóżcie sobie na kolana, plecy proste. Zamkniemy oczy na chwilkę i rozpoczniemy od połączenia się z naszym oddechem. Także na początek tylko zwróćcie uwagę, jak oddychacie. Poczujcie, jak powietrze przepływa przez nos na wdechu i na wydechu może jak przepływa cieplejsze powietrze. Także weźmiemy sobie teraz kilka wdechów na 4 sekundy. Także wdech, raz, dwa, trzy, cztery i wydech przez usta lub nos, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni raz wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydech przez nos. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobrze, możecie teraz delikatnie otworzyć sobie oczy. I wyciągnijcie prawą rękę i połóżcie ją na macie i lewa ręka idzie, dłoń skierowana do góry. Robimy wdech, lewa ręka na górę i wydech, delikatnie pozwalamy, aby prawa ręka się zgięła. Otwieramy serce do nieba i pozwalamy, aby nasza lewa ręka opadła na głowę. Kilka wdechów i wydechów tutaj. Wdech. Wydech, wdech, wydech i wracamy, wdech i wydech, ręka do dołu. Teraz kładziemy lewą rękę troszeczkę dalej od siebie, opuszki palców na matę i prawa ręka, dłoń skierowana do góry. Robimy wdech, najpierw rośniemy, wdech i na wydechu pozwolimy, aby ręka opadła nam na głowę. Pamiętajcie, żeby się nie zamykać do podłogi, tylko trzymać otwartą klatkę. Także kilka wdechów tutaj, wdech na cztery i wydech na cztery. Jeszcze raz wdech i wydech na cztery. I wdech, ręka wraca na środek. Teraz przekręcimy się na bok i zaczniemy od pozycji tabletop, czyli stołu. Także usiądźcie na początek na pięty, ręce mocno przed siebie, dłonie bardzo otwarte. Połóżcie ręce na matę i teraz ważne jest, żeby nadgarstki i ramiona były równo i tak samo kolana i biodra w jednej linii. Zmobilizujcie Wasze żebra i kość ogonową, hop, neutralizując nasze plecy. Patrzymy się tak mniej więcej 10 cm do góry między ręce. Zrobimy jeden wdech i tutaj palce są zadarte. Wdech i wydech. Na następnym wdechu zaczniemy od otwarcia do tyłu naszej pupy i opada nam brzuch do podłogi. I następnie serce idzie do góry i głowa ostatnia idzie w kierunku serca. Na wydechu odpychamy podłogę, zaokrąglamy plecy, chowamy ogon i mocno, mocno, mocno wypychamy środkową część pleców do nieba. Jeszcze raz wdech, czyli opada Wam dolna część brzucha, środkowa i górna. I możecie przybliżyć sobie, wyobraźcie sobie, że przybliżacie sobie ręce do kolan, to nam jeszcze bardziej otwiera klatkę piersiową. I następnie na wydechu zaokrąglamy plecy. Głowa do dołu. Poruszajcie sobie głową delikatnie na boki. I teraz znowu wdech. Otwieramy klatkę, patrzymy się w kierunku serca i wydech. Do dołu. Teraz wrócimy do pozycji neutralnej i odgnijcie palce i połóżcie sobie
pupę napięte i głowę do dołu. To jest pozycja dziecka. Także w pozycji dziecka wyobraźcie sobie, jak wasza pupa opada napięty i oddychajcie w dolną część pleców. Także często oddychamy tylko przód naszego ciała. Musimy też nauczyć nasze ciało to oddychać w tylną część pleców. O, tutaj się zaczyna wichura na Bali. Teraz jest akurat okres deszczowy, ale nie szkodzi. Także wdech i wydech. Na następnym wdechu zaokrąglamy plecy i wracamy znowu do pozycji stołu. Wydech tutaj. I następnie wdech. Przesuwamy delikatnie nasze ciało do przodu i wydech. Uginamy nasze łokcie i schodzimy nisko. Broda i klatka do podłogi, pupa w górze. A następnie opuszczamy biodra do podłogi. Odginamy palce, małe paluszki dotykają podłogi. To jest ważne, żeby chronić naszą dolną część pleców. Nogi są bardzo silne. Teraz ręce położymy na boki i łokcie do góry. Moje palce, moje opuszki palców są skierowane na boki. Mam mocne nogi, robię wdech i wydech tutaj. I następnie, na następnym wdechu podnoszę się delikatnie do góry i na wydechu pozwalam, aby moje łokcie opadły do dołu. Żadnego bólu w dolnej części pleców, tylko przestrzeń. I wdech jeszcze raz. I wydech, opadam do dołu. Teraz położymy sobie ręce na literkę T. Lewa ręka przy klatce piersiowej. Wdech i na wydechu odpychamy się ręką i pozwalamy, zostawiamy prawą ręką za siebie i następnie lewa noga na opuszki palców, stawiamy ją za kolano. Także to jest bardzo fajne i delikatne otwarcie klatki piersiowej. Głowę rozluźnijcie na matę, które można w bezpieczny sposób zrobić rano, wieczorem, tak naprawdę o każdej porze dnia. Tak często zamykamy, mamy zamkniętą klatkę, ponieważ siedzimy dużo przed komputerami, korzystamy z telefonów komórkowych, także warto i ważne jest to, żeby otworzyć klatkę. Także to jest bardzo, bardzo fajne, smaczne rozciągnięcie. Kilka wdechów tutaj. I następnie rękę położycie przy twarzy i przekrojujemy się z powrotem na brzuch. I robimy z drugiej strony. Także ręka musi być położona na wysokość ramienia. Prawa dłoń jest przy klatce. Wdech i na wydechu odkręcamy się. Teraz zobaczycie moją nogę. Także zobaczcie, że mam nogi na opuszkach palców. Tak mniej więcej na wysokość pięty. Także tutaj możemy spędzić nawet do kilku minut. Tak naprawdę jest to bardzo fajne rozciągnięcie. Także skupcie się na oddechu. Kierujcie oddech tam, gdzie chcecie, żeby rozluźniły się wam wasze mięśnie. Także wdech i wydech. Wdech i wydech na cztery. I ostatni wdech. I na wydechu przekładamy z powrotem prawą rękę i wracamy do góry. Teraz zadrżyjcie palce, połóżcie sobie ręce na wysokość klatki piersiowej i łokcie do siebie. Następnie robimy wdech, odpychamy się rękoma i przechodzimy z powrotem na chwilkę do pozycji dziecka aktywnego, czyli palce mamy, opuszki palców mamy zadarte. Robimy wdech, rolujemy się do góry i możliwe, że musicie wrócić rękoma troszeczkę do tyłu, aby mieć na wysokość ramion, dłonie. Także jeszcze raz wdech i wydech. Na następnym wdechu przejdziemy teraz do pozycji psa z głową w dół. Także wdech, kolana do góry i odpychamy, wysyłamy pupę daleko za siebie, odpychamy się rękoma od maty. Ważne jest, żeby kolana były ugięte. Tak naprawdę nie jest ważne, aby mieć pięty na podłodze, ale żeby wasze plecy były proste. Także głowa między ręce, mocny, zmagnetyzowany brzuch, wciągnięta dolna część brzucha. Kilka wdechów i wydechów tutaj.
Jako, że to jest pierwszy pies, możecie iść z psem na spacer. Także jedna pięta do podłogi, następnie druga pięta do podłogi. I oddychamy. Następnie podnieście obie pięty do góry. Wysyłamy pupę wysoko do nieba, uginamy kolana i odpychamy się rękoma, przybliżając klatkę do kolan. Rozluźnijcie głowę i następnie możecie położyć pięty bliżej podłogi, ale pamiętajcie, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są proste plecy. Patrzycie się między nogi, między kolana. Głowa rozluźniona. Następnie złączcie sobie palce do góry i na następnym wdechu podnieście prawą nogę do góry. Mały poruszek skierowany do podłogi to nam magnetyzuje i wyrównuje biodra do podłogi. Wdech. Tak jakbyście chcieli odepchnąć coś piętą i następnie na wydechu przechodzę wyżej na lewą nogę i przenoszę nogę z przodu do maty. To możliwe, że będzie to tylko dla Was tutaj. Jeżeli zatrzymujecie się tutaj, to weźcie sobie Waszą rękę i pomóżcie sobie przenieść nogę troszeczkę do przodu. Kolana tylne na podłogę. Następnie zwróćcie uwagę, żeby kolana i pięta były w tym samym kierunku. Wdech, rośniecie do góry. I wydech. Następnie połóżcie lewą rękę troszeczkę dalej, możecie zejść z maty. Następnie prawą rękę na kolano. Wdech, rośniecie najpierw w każdym kierunku. I na wydechu odpychamy rękę od kolana i robimy delikatny twist. Uważajcie, żeby nie zapadać się na ramię lewej ręki. Także wdech i wydech, twist. Jeszcze raz wdech i wydech. Dobrze, teraz wracamy z powrotem do pozycji stołu, czyli pozycja tabletop. Zadzieramy palce i teraz tak, kolana i biodra są w tym samym kierunku, wysyłamy ręce daleko za siebie i głowa opada nam do podłogi. Także to jest Anahata Asana. Wasze ręce są troszeczkę szerzej niż mata na opuszkach palców. Głowa jest na macie. Pupa jest w górze. Także wyobraźcie sobie, że wasza pupa jest jak balon, który leci do góry, a serce jak piękny kamień. Z każdym wydechem poczujcie, jak grawitacja przybliża wasze serce do podłogi. Weźmiemy wszyscy razem głęboki wdech przez nos na 4. I wydech przez usta. Dobrze. Na następnym wdechu podnosimy się i zaokrąglamy do góry, a następnie opuszczamy nasze biodra na podłogę. Odginamy palce i wracamy opuszki palców na wysokość mniej więcej twarzy. Małe paluszki dotykają podłogi, mocne nogi, kość ogonowa jest schowana. Łokcie do góry, robimy wdech. Odklejamy się od podłogi i na wydechu łokcie do tyłu. Jeszcze raz łokcie do przodu, wdech. I wydech, łokcie do tyłu. I trzeci raz łokcie do góry, wdech. I wydech, łokcie do tyłu. I wracamy do dołu. Możemy położyć sobie ręce przy twarzy i na chwilkę opuścimy twarz na ręce. Rozluźnijcie nogi, rozluźnijcie biodra. Wyobraźcie sobie, że w biodrach jest woda, która się przelewa. Także musimy w jodze wyrównać, musimy znaleźć balans między siłą a rozluźnieniem. Także cokolwiek zrobimy, jakiekolwiek mocniejsze napięcie, musimy potem znaleźć chwilkę, aby to napięcie rozluźnić z naszego ciała. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy stwarzać jeszcze więcej napięcia, czego nie chcemy. Także wdech. I wdech. Dobrze. I robimy wyniosę na drugą stronę. Także zadzieramy palce, ręce przy klatce i odpychamy się. Pupa idzie do tyłu. Na chwileczkę aktywne dziecko, czyli patrzymy się do przodu. Wdech. Zaokrąglamy się do góry. Ręce płasko przy ramionach. Przechodzimy znowu do pozycji psa z głową w dół. Także wdech. Najpierw
podnosimy kolana i następnie na wydechu wysyłamy daleko ze siebie nasze biodra. Otwieramy kość ogonową do góry, nogi są ugięte w kolana, wdech, rośniemy w każdym kierunku i na wydechu przybliżamy jeszcze bardziej brzuch do kolan, głowa do dołu, poruszajcie sobie ją troszeczkę na boki, rozluźniając szyję. Pamiętajcie o otwarciu szyi, także nie zapadamy się, tylko otwieramy, czyli rolujemy tricepsy do środka. Następnie złączcie palce razem i przenosimy na wdechu. Teraz lewa noga do góry, mały poruszek skierowany do podłogi, także moje biodra są wyrównane z matą. Wdech i na wydechu przenosimy tą nogę do przodu przy macie i kolano do dołu. Pamiętajcie, aby wasza noga i kolano było na torach, tak? Czyli nie jedna za drugą. Wdech, rośniemy i na wydechu wracamy do dołu. Położymy sobie płasko ręce albo na opuszkach palców prawa ręka na bok, lewa ręka na kolano. Wdech, rośniemy najpierw do przodu i na wydechu używamy tej ręki, aby nam pomóc w skręcie. Także w skręt, delikatny skręt, patrzymy się, nie ciągniemy szyją do tyłu, tylko zneutralizowana. Zawsze głowa i serce w tym samym kierunku i pamiętajcie o grejpfrucie pod wrodą. Także wdech, rośniemy i wydech, pogłębiamy skręt. Jeszcze raz wdech i wydech. Dobrze, i teraz wrócimy z powrotem i znowu przejdziemy do Anahata, czyli nogi na szerokość bioder i głowa na matę. I oddychamy. Wdech i wydech. Na następnym wdechu zaokrąglamy nasze ciało i następnie kładziemy, uginamy ręce w łokciach i kładziemy brzuch na matę. Nogi oddarte. Teraz robimy coś, co się nazywa aktywna kobra, czyli połóżcie sobie ręce przy klatce piersiowej. Nogi, tak jak mówiłam wcześniej, małe poruszki dotykają podłogi, nogi są zadarte, kość ogonowa schowana, mocno wciągnięta dolna część brzucha. To nam wszystko chroni dolną część brzucha. Robimy wdech i wydech. I na następnym wdechu podnosimy ręce do góry i klatkę do góry. Wdech i wydech do dołu. Jeszcze raz wdech, ręce do góry. Możemy je przenieść za siebie. I wydech do dołu. Dotykamy delikatnie opuszkami palców. Znowu wdech do góry. I wydech do dołu. I kładziemy ręce pod głowę. Głowa opada na nasze ręce i rozluźniamy nasze biodra na boki. Następnie zadzieramy pięty, kładziemy ręce przy klatce piersiowej, robimy wdech i przenosimy się na łupę. Teraz robimy coś, co się nazywa Eagle Arms, czyli ręce orła, także ręce do przodu. Teraz tak, zegniemy prawą rękę i przełożymy łokieć do łokcia. Przekręcimy lewą rękę i zegniemy ją na górę. Musimy przenieść jeszcze bliżej łokcie, tak, żeby można było potem zaokrąglić ręce do góry. Także siedzimy w tej pozycji, robimy wdech, ręce do góry i na wydechu ręce do dołu. Wdech. Ręce do góry i na wydechu. Ręce do dołu, głowa do dołu. Jeszcze raz ręce do góry, wdech. I do góry przenosimy troszeczkę ręce i na wydechu od siebie. Super. Teraz robimy z drugiej strony. Także zginamy lewą rękę i przekręcamy na drugą stronę. Robimy wdech. Ręce do góry i na wydechu. Ręce do dołu. Znowu wdech. Ręce do góry i na wydechu, ręce do dołu i wdech, ręce do góry i na wydechu od siebie. Dobrze, możemy poruszać naszymi rękoma, rozluźnić nasze ciało. Teraz przejdziemy, zrobimy delikatny camel pose, czyli wielbłąd. Także, aby zrobić wielbłąda, połóżcie sobie
zadarte palce na szerokość nóg. Następnie łapiemy się za biodra. Chowamy naszą kość ogonową. Następnie łapiemy się za nasz pas i wyciągamy się do góry. Tak jakbyśmy mieli założony gorset albo za ścisłe buty. Nie buty, tylko spodnie. Także wypełniamy całą klatkę piersiową. Następnie pokładziemy sobie ręce tak, żeby uchronić nasz dolną część pleców. Możemy położyć albo palce skierowane do góry, albo palce skierowane do dołu. To już jak wolicie. Ja wolę mieć palce skierowane do góry. Także, żeby zrobić camel pose, tak naprawdę nie myślimy do tyłu, a myślimy do góry. Także robimy wdech i najpierw rośniemy do góry. I na wydechu delikatnie opadamy do tyłu, górną część pleców. Także ręce popychają nam biodra i biodra popychają nam ręce. Także wdech, otwieramy klatkę i wydech troszeczkę do tyłu. Pamiętajcie o grejpfrucie i o mocnym brzuchu. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech do tyłu. I wracamy z powrotem. Także nie próbujcie iść daleko do tyłu. To może już jest tylko tutaj. Także jesteście tu i pracujecie tutaj z mocnym brzuchem. I najpierw wyciągamy się wysoko do góry. Także wracamy. Z powrotem odginamy palce. I położymy jedną rękę na serce, drugą na brzuch. I weźmiemy kilka oddechów tutaj. Wsłuchamy się w bicie naszego serca. Następnie otworzymy oczy, weźmiemy nasze opuszki palców na podłogę i przejdziemy hop na bok. I przechodzimy do pozycji końcowej. Także palce mocno skierowane na podłogę, ręce do góry, weźmiemy wdech, rośniemy. I na wydechu zaokrąglamy się, tworzymy sobie nasze kręgi, które jeden za drugim zaokrąglają się i schodzimy nisko do podłogi. Następnie jesteście na podłodze i otwieramy nogi na szerokość bioder. Palce opadają nam na boki. Ręce, literka V, dłonie skierowane do podłogi. Zamykamy oczy. Mamy delikatny cały czas grejpfrut pod brodą. To nam rozluźnia kręgosłup. Także kilka wdechów i wdechów tutaj. Zamknięte oczy. Robimy wdech i wydech. Już nic nie trzeba robić, nic nie trzeba być, tylko skupić się na swoim wdechu i wydechu. Możecie zostać w tej pozycji ile chcecie. Minutę, 3 minutki, 5 minut. Dziękuję za praktykę. Namastasye, namastasye.